pochodzę ze Szczecinka, więc cieszę się, że teraz mogę tutaj powrócić i opowiedzieć o tym, co robię. Na pewno czuję, że inaczej niż w różnych innych miejscach, czuję większy stres, to od razu wyjaśniam, skąd to moje tutaj zdenerwowanie. Myślę, że bardzo jest to konfrontacyjna taka podróż. Czyli trochę się znowu czuję jak ta 19-latka, która stąd wyjechała i zastanawiam się, czy po prostu wszystkie, nie wiem, przedmioty mam zaliczone i czy się dobrze przygotowałam do matury. Dużo się dzieje, piszę dla teatru teksty, piszę felietony i staram się z tego żyć i z tym żyć jako osoba pisząca. Cieszę się, że mogę, mimo tego, że żyjemy w takich czasach, mogę się wypowiadać publicznie, mogę, chociaż aktywistka ze mnie słaba, ale staram się tak jak mogę poprzez pisanie jakoś działać na rzecz kobiet. Tak jak dzisiaj też podczas naszego spotkania Miasta Kobiet w Szczecinku. Mam nadzieję, że poznam i spotkam tutaj kobiety, które podobne do mnie, o tak.